Generał Ulysses Grant szedł, aby zdobyć węzeł kolejowy w mieście Corinth. Dostał jednak rozkaz, aby czekać na armię generała Beaurearda. Postanowił oczekiwanie wykorzystać na szkolenie żołnierzy, z których większość była zupełnie zielona. Nie spodziewał się żadnego ataku. Tymczasem Konfederaci pod dowództwem generała Johnstona wykorzystali tą linię kolejową, którą chciał zdobyć Grant, aby sprowadzić większe siły. Od tych, którymi dysponował ich przeciwnik, czyli właśnie generał Grant. 6 kwietnia 1862 roku konfederaci Johnstona zaatakowali niczego niespodziewających się unionistów Granta. Ci wpadli w panikę i zaczęli się cofać, zaczęli uciekać. Na szczęście dla Granta w środku powstał punkt oporu nazywany gniazdem Szerszeni. Konfederaci popełnili błąd. Zamiast obejść ten punkt, oni się na nim skoncentrowali, co dało grantowi potrzebny czas. Zaczęły przybywać posiłki armii generała Buella. Dodatkowo zginął dowódca konfederatów, generał Johnston. Został ranny w nogę i wykrwawił się. Dowództwo objął generał Bulgar. Wszystko to jeszcze bardziej opóźniło atak. Następnego dnia, 7 kwietnia, generał Bulgard spodziewał się zwycięstwa. Nawet wysłał już wiadomości mówiące o tym, że wygrał tą bitwę. Okazało się jednak, że przybyła już cała armia Biuela, i teraz Unionistów jest więcej niż Konfederatów. Ci ostatni wycofali się więc do miasta Corinth. Uznaje się więc, że tą bitwę wygrali Unioniści pod dowództwem generała Granta.